Alek Barcewicz, witam i zapraszam. Prezydent Ukrainy grozi rozwiązaniem parlamentu, jeżeli w tym tygodniu nie powstanie nowa koalicja i nowy rząd. Premiera Jaceniuka ma zastąpić szef Rady Najwyższej Wołodymyr Hrojsman. O politycznym kryzysie na Ukrainie rozmawiam dziś z posłem Marcinem Święcickim. Dzień dobry Państwu. I prezesem Związku Ukraińców w Polsce Piotrem Tymą. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy to nie jest trochę z deszczu pod rynnę, panie pośle? No nie jest to z deszczu pod rynnę, tylko że ta nowa koalicja będzie jednak trochę słabsza, ponieważ no, kilka partii odeszło od koalicji, także będzie ledwo z trudem zmontowana większość. Ale Hrojsman pochodzi z tego samego układu, co Jaceniuk, któremu zarzucono brak reform i takie niezwalczanie korupcji. No ja bym powiedział, że Hrojsman raczej jest związany z prezydentem Poroszenko jak najbardziej i to będzie jakby już taki jeden blok rządzący. Natomiast podstawa tej koalicji, czyli te dwie partie, blok Petra Poroszenki i Narodowy Front Jaceniuka, pozostają jako ostoja nowej koalicji na granicy większości parlamentarnej. Muszą sobie dobrać jakichś ludzi ekstra, dlatego że i Batkowszczyna z Julią Tymoszenko, i Samopomoc Sadowego, i partia Laszki, one nie wchodzą do tej nowej koalicji. I jak gdyby grają na to, żeby, nie wiem, doprowadzić do nowych wyborów czy coś takiego, co by dalej destabilizowało sytuację. Ale no, na przykład Holendrzy powiedzieli nie umowie stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. Może mieli rację, skoro Kijów nadal nie spełnia oczekiwań Zachodu co do dynamiki tych reform, pan Tyma. Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o referendum w Holandii, to ono było bardziej referendum wynikających z sytuacji, znaczy podstawą tego rezultatu była sytuacja w Europie, a nie na Ukrainie. Czynnik ukraiński był tutaj jednym z wielu, ale nie decydujących o tym, że Holendrzy po pierwsze zwątpili w Unię Europejską, po drugie żyją w pewnej presji lęków przed zagrożeniem imigracyjnym z Syrii, także no tak, Ukraina tu jest tylko dodatkowym elementem. Ale jest wątpienie właśnie co do woli, prawda, tutaj zmian, na które oczekuje Unia jednak Ukrainy. Znaczy ja myślę, że osoby znające specyfikę Ukrainy, rozumiejące, że sytuacja na Ukrainie to jest wypadkowa kilku czynników, że to nie jest tylko wola reform, ale to jest trwająca wojna hybrydowa nie tylko w odniesieniu do tych wydarzeń na Krymie, ale nadal z jednej strony prowadzone są rozmowy w ramach formatu mińskiego, z drugiej strony trwają mimo rozejmu codziennie walki, tak? Są ranni, zabici i wojna kosztuje. Także państwo przebywające w stanie takiej presji, zagrożenia, nie jest w stanie funkcjonować normalnie, bo musi dokonywać ciągle takich no, wyborów mniejszego zła. Panie pośle, ale czy to nie jest takie wytłumaczenie właśnie, bo wielu Ukraińców nawet słyszę narzeka, że rząd, prezydent tłumaczą wszystko wojną, natomiast no, jednak ta wojna nie ma teraz takiej skali, jaka była, prawda, jeszcze nie wiem, półtora roku temu i po prostu wojną tłumaczymy no jednak no, harmider i nie tego ludzie oczekiwali po Majdanie, prawda? No to prawda, że sytuacja jest jednak, powiedziałbym, mieszany taki jest obraz, bo jednak wiele reform udało się zrobić, mimo właśnie tej wojny, mimo zajęcia części terytorium, no jednak Ukraina realizuje porozumienie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, zrobiła reformy bardzo trudne, cen na gaz, jakieś inne rzeczy, osiągnęła stabilność waluty na niższym znacznie poziomie, po dużej dewaluacji, ale pewną stabilność. Uniezależniła się energetycznie od Rosji, praktycznie rzecz biorąc, więc nie udało się Rosji w tym sensie jej zdestabilizować. Natomiast nie ma postępu dostatecznego no na przykład w tej decentralizacji. Tam jest postęp, ale to nie tak mógłby być większy, bo ciągle nie ma rozdziału uchwalonego, nie ma większości konstytucyjnej do uchwalenia rozdziału konstytucji zmieniającego możliwości tworzenia samorządu lokalnego. I co najbardziej się chyba nie podoba ludziom, mianowicie kwestia korupcji, że no, dwa lata minęły i właściwie aparat sprawiedliwości, prokuratura, to nie zostało zreformowane. Te reformy idą powoli, są ustawy, ale są opóźnione wdrażanie, opóźniona zmiana ludzi i właściwie za mało się zmieniło. W sprawach korupcji nikt właściwie nie został ukarany za no tą korupcję. Być może w poprzednich latach w każdym razie poważniejszych jakichś procesów nie było. Może tam ileś osób zostało ukarane za jakieś mniejsze rzeczy. Być może dlatego
też tutaj notowania obecnego premiera, to tam chyba na granicy błędu statystycznego są i to chyba najlepsza ocena tych rządów. Natomiast od kilku miesięcy mówi się, że tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie teki premiera osobie o pokroju Michaiła Saakaszwilego, który chyba na przestrzeni postradzieckiej ma największe doświadczenie w takim radykalnym zwalczaniu reform. Były prezydent Gruzji. Dlaczego prezydent Poroszenko tego nie zrobił, pan Tymasz? Przeprowadzenie było. Przeprowadzeniu, tak. Znaczy bardzo trudno tutaj powierzać funkcję premiera w tak dużym kraju osobie z zewnątrz, ponieważ premier to jest tylko szef, natomiast chodzi tutaj też o zaplecze polityczne w takim przypadku, chodzi też tutaj o zespół ekspercki, ale też znajomość kraju, bo jeżeli mówimy o reformach w Gruzji, no to nie zapominajmy, jaki był finał tych reform, że jednak popełniono trochę błędów i obóz polityczny Saakaszwilego władzę w Gruzji stracił. Tak, ale był dwie kadencje ten rząd i Saakaszwili rządził przez dwie kadencje, co dla takich radykalnych reformatorów to jest jednak rzadkość, dla kamikadze, prawda? No ale jest jednak zawsze w takim przypadku różnica między krajem, którego obywatelem, czy z krajem, z którym się dany polityk łączy wieloma więzami, a politykiem z zewnątrz. To się w niewielu krajach udało tak naprawdę, że twarzą reform, politykiem dokonującym totalnej zmiany była osoba z zewnątrz. Ja nie znam takiego przykładu. Ale z drugiej strony osoba niepowiązana, nieuwikłana w te wszystkie układy. Co pan poseł myśli na temat osoby Saakaszwilego? No ja myślę, że to jest bardzo energiczny polityk, bardzo powiedziałbym decyzyjny. Ale czy rzeczywiście on miałby być premierem Ukrainy, to też miałbym tutaj pewne wątpliwości. W Ukrainie jest wielu zdolnych ludzi i naprawdę znających kraj i jak gdyby idących w dobrym kierunku. Tylko nikomu się nie udało. Natomiast jest słabsza jest umiejętność, powiedziałbym, takiej współpracy, jakoś i połączenia sił. No myśmy jednak to mieli w tym naszym najbardziej reformatorskim pierwszym rządzie, że była w parlamencie, mimo bardzo podzielonego parlamentu, przecież to był kontraktowy Sejm, gdzie Solidarność miała 1/3 głosów, ale tam było 2/3 za wielkimi radykalnymi zmianami konstytucji, co przeprowadzono, za radykalną reformą samorządową, z radykalną reformą ekonomiczną, za radykalną reformą w rozmaitych służbach, może nie we wszystkich, ale dość daleko idącą, więc w polityce zagranicznej wielka reorientacja. Potrafiono wytworzyć no, większą jedność i tą siłę i połączenie prezydenta, rządu, parlamentu i oczekiwań społecznych i ruchu społecznego. To wszystko działało z wielką siłą w jednym kierunku i z olbrzymią większością. Ukraina jest bardziej podzielona. Na przykład nie udało się tych ruchów majdanowskich wciągnąć dobrze do tych reform. A może nie chciano, bo może nie chciano, zakłóciliby może... prawda, ten tutaj podział tutaj tego no. łupu, prawda, nie wiem, ciasta, prawda, państwowego budżetu. Ja bym nie mówił, że tam jest podział łupu i ciasta, bo jednak to się zmienił rząd, nie, to tam nie ma tej korupcji, która była za Janukowicza powszechna na wszystkich szczeblach, więc to jest jednak i inna ekipa. I jak powiadam, no ma rozmaite osiągnięcia, ale jednak tej współpracy było chyba za mało i technologia wprowadzania tych reform i też ambicje własne polityczne. Teraz, że się nie chce, że na przykład ten rozdział samorządowy nie przeszedł, bo są zastrzeżenia do jakiejś tam jednej części, ale mimo wszystko w sumie by to szło do przodu, reforma samorządowa, bo też naród na to czeka, że chce mieć trochę kontroli nad tym, co się dzieje u niego w terenie więcej i mimo, że jest wojna, to tam można własnymi środkami lepiej gospodarować, nawet tymi skromnymi bardzo. Więc... Pan wspomniał o reformach tutaj w Polsce. Jednym z autorów, przepraszam, tych reform był Leszek Balcerowicz, którego nazwisko też niedawno się pojawiło. Czy tutaj Polak byłby dobrym, nie wiem, jeżeli nie premierem, to na przykład doradcą w tej kwestii? Znaczy powstał zespół doradców, który wśród nich jest właśnie pan premier Leszek Balcerowicz. A taki zespół jest jak najbardziej korzystny z tego względu, że nie da się przenieść na Ukrainę doświadczenia jednego kraju, dlatego że Ukraina w pewnych kwestiach jest bliższa do Litwy, Łotwy i Estonii, bo jest to kraj postsowiecki. Z drugiej strony lata jakby funkcjonowania niepodległego państwa są też latami niezrealizowanych reform i tworzenia się nowej elity władzy powiązanej wszelkiego rodzaju więzami, które nie zawsze przekładają się na bieżące układy polityczne.
Także w takim przypadku jest potrzeba takiego spojrzenia z zewnątrz eksperckiego i tu jak najbardziej doświadczenie polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, która ma za sobą też okres nie tylko reform 89 roku, ale fiaska reform, które próbowały realizować władzę pod generałem Jaruzelskim. Pamiętamy drugi etap reformy gospodarczej, trzeci etap fiaska tego, bo my patrzymy na Ukrainę tylko w kontekście reform solidarnościowych, ale sukces reform solidarnościowych po 89 roku wynikał też z tego rozczarowania i widzenia, że brak reform oznacza katastrofę. I na Ukrainie tej świadomości trochę nie było. Majdan ją uruchomił, ale dla części elit to nie jest jednoznaczne i stąd... Dla części polskich elit rozczarowanie trwa dotychczas, ale to już inna rozmowa. Krótka, bardzo krótka, panowie, prognoza. Czy Ukraina przyspieszy po tej tutaj rewitalizacji, powiedzmy, tego rządu? Jak to będzie wyglądało? Czy dalej będzie tak wszystko wolno się posunąć? Ja nie sądzę, żeby nastąpiło jakieś przyspieszenie, niestety, bo jak powiadam, nie ma tej większości konstytucyjnej i ta większość będzie dosyć skromna w tej chwili. Nie wiem, co będzie z panią Jarecką, która ma wielkie zasługi w sprawach finansowych, w umorzeniu części długu i jego restrukturyzacji. Czy ona się utrzyma w rządzie? Nie słychać na razie nic o tym. Na pewno Ukraina utrzyma kierunek proeuropejski, będzie umowa stowarzyszeniowa wdrażana, mimo tego referendum, które trochę tam zakłóca sposób jej wdrażania, ale ona jednak będzie dalej wdrażana i program stabilizacji też będzie utrzymany, ale no nie wiem, czy się uda przyspieszyć. Najważniejsze byłoby przyspieszenie tych reform dotyczących jednej strony decentralizacji, z drugiej korupcji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, żeby to zaczęło działać. Czyli jeśli to by się udało zrobić nowemu rządowi i prezydentowi, chciałem powiedzieć, że tutaj jednak część odpowiedzialności spada na prezydenta. Prokuratura to jest pod prezydentem i także on też ma tutaj istotny wpływ na to, że te reformy nie idą tak szybko, jakby ludność tego oczekiwała. Pan Piotr Tyma. Znaczy, wydaje mi się, że jest szansa na przyspieszenie z tego względu, że nawet sama Pomicz stwierdziła, że przedterminowe wybory oznaczają katastrofę. Czyli część środowisk politycznych, które nie popierają Groismana, nie popierają zmiany układu rządowego, mają świadomość, że w tej sytuacji ekonomicznej, która jest na Ukrainie, spadku zaufania do ekipy obecnie rządzącej, przyspieszone wybory oznaczają powtórkę do sytuacji przedmajdanowej. To znaczy, będzie rewanż tych sił antyukraińskich? Może być rewanż, ale przede wszystkim może być chaos i destabilizacja, więc to plus oczywiście ten czynnik zewnętrzny. Ukraina nie da sobie rady bez pomocy Funduszu Walutowego i tutaj mądra polityka, no, nie owijając bawełnę, presji jednak z zewnątrz, może spowodować tutaj przynajmniej w części sfer przyspieszenie zmian. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. O zmianie warty w ukraińskim rządzie rozmawiałem z Marcinem Święcickim i Piotrem Tymą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.